Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Rivals. Kenizek One. Co mówi wam nazwa One? Jest to samochód, który waży 1360 kg i ma moc 1360 koni mechanicznych. A to oznacza, że stosunek mocy do masy samochodu wynosi 1. Jeśli by podzielić moc przez wagę samochodu, to wyjdzie nam 1. Stąd jest ta nazwa wozu. Jest to ciekawe i z tego co czytałem, jest jeszcze wiele ciekawostek na temat właśnie tego modelu, ale doczytajcie sobie o tym sami. Na pewno będziecie podekscytowani tym nowym wynalazkiem spod marki Koenigsegg. Został zaprezentowany samochód w Genewie na jednym z największych targów motoryzacyjnych na świecie. Jak nie największym. I cholera, zaczęła mi gonić policja. No dobrze. Tak tytułem wstępu właśnie o tym modelu opowiedzieliśmy sobie kilka takich ciekawych faktów. Właściwie jeden ciekawy fakt, dwa to, że został zaprezentowany w Genewie. Ale co on potrafi w grze i jaki jest w grze? Powiem wam szczerze, że przejechałem się nim już troszeczkę. Wow, co to było? I naprawdę spisuje się świetnie. To jest akurat wersja dla rajdowców. I jeśli chodzi o wersję dla rajdowców, jest to chyba najszybszy samochód w grze. Autentycznie wam mówię. Aby mieć Koenigsegga One w... Wow, co to było? W Need for Speed Rivals musimy pobrać darmowy dodatek w postaci właśnie tego jednego samochodu. I pojawia się on u nas w garażu, raz tak samo jak u policjantów. Od razu mamy go kupionego ze wszystkimi postępnymi malowaniami. Tylko malowania musimy sobie dokupić, ale one są jakieś tam tanie. Nie mamy oczywiście ulepszeń. Ten samochód jest teraz bez żadnego tuningu, całkowicie bez ulepszeń. Może wiecie co? O, może ja mam tu chyba grę trochę ściszoną i nie słyszycie jak samochód brzmi, głośność efektów. Dajmy sobie więcej, żebyście lepiej słyszeli może tego Koenigsegga. Nie wiem czy już wygram ten pojedynek, no ale trudno. Tutaj niestety nie można gry zatrzymać, nawet jak się gra offline. I znowu policja, pięknie. Czyli co sprawia, że ten wóz jest najszybszy w Need for Speed Rivals? Dla rajdowców, bez żadnego tuningu, można nim lekko wyciągnąć 415 km na godzinę, co jest bardzo dużo jak na rajdowców. Praktycznie żaden wcześniej samochód nie mógł tyle osiągnąć, a Koenigsegg radzi sobie z taką prędkością bardzo, bardzo dobrze. Niestety przegrałem ten wyścig, ale i tak udało mi się dogonić Lamborghini Veneno. Ale skoro już tutaj jesteśmy, przetestujmy prędkość maksymalną Koenigsegga. To jest taka prosta, gdzie właściwie taki wyczyn nie jest trudno osiągnąć. Szczególnie właśnie Koenigseggiem. Za chwilkę sobie zawrócimy. Teraz to już musimy zawrócić, bo tu jest stacja, a na stacji sobie nowy samochód po prostu naprawimy. I też właśnie sobie uzupełnimy nitro, które nam się troszeczkę może przydać. Chociaż myślę, że Koenigsegg spokojnie by się do tej prędkości maksymalnej sam rozpędził. I zobaczcie sobie. Już mam 3 paki. Jedziemy sobie pięknie autostradą. Nic nie jest w stanie nas dogonić z taką prędkością. Uwaga. Tutaj sobie trochę nitra dodamy. Już 400... Fucking shit. Patrzyłem na licznik, a przede mną był trafik. Niestety już nie mogłem nic zrobić. Tak szybko jechałem. No dobrze, no to powiedzmy, że w miarę dobrze się spisuje bez tuningu. Niestety nie posiadam dość dużo speed pointsów, żeby ulepszyć ten samochód. Dlatego zrobimy małe wyzwanie. Spróbujmy zdobyć dużo punktów. Ja mam tu taki sposób i za chwilę niestety znowu będziemy musieli zawrócić, ale to nie szkodzi. I dzięki temu zdobędziemy sobie, myślę, że dość szybko, sporo punktów, żeby ulepszyć Koenigsegga. Ops, sobie tutaj mykniemy. Niedobrze. Później pokażę wam jeszcze malowania.
Dobra, to pokażę wam teraz malowanie. No kurde, czemu oni mnie tak szybko złapali? To jest niemożliwe, goddammit. O Jezu, zobaczcie jaki spocony genizek. Dobra, personalizacja. No i tutaj możemy sobie felgi pomalować i takie tam pierdoły, ale mamy też barwy. Możemy całkowicie usunąć fabryczne malowanie. Możemy dodać takie malowanie, takie, coś tam z tyłu się pokazuje, jeszcze takie. Jakieś tam naklejki firmowe. Niestety samochodu nie możemy obrócić. Te zwykłe fabryczne jest w porządku moim zdaniem. Felgi, pomaluj samochód. No i tutaj nic szczególnego. Możemy także ulepszyć jeszcze osiągi. No ale jak widzicie mam mało punktów i niedużo będę mógł sobie kupić. Staty są naprawdę wykokszone. Już mamy prędkość maksymalną ponad 10 na pewno. Zobaczmy sobie u gliniarza jak to wygląda, jaką prędkość by osiągnął kenizek u gliniarza. Zmieńmy sobie samochód i weźmy sobie tego kenizeka. A ciekawe jakie ma barwy i ciekawe czy wszystkie wersje są od razu odblokowane. Za chwilkę się przekonamy, jeszcze nie jeździłem nim. A coś tu było? A to Agera R. To nas nie interesuje. O, jest, kenizek. Wersja tajniak, wersja prewencyjna i wersja taka zwykła. Weźmy sobie tego. I mamy aż 15, to jest maksimum, prędkość maksymalna. Słuchajcie, to jest masakra. Prędkość maksymalna 15, gdzie nawet... co my tu mamy takiego szybkiego? Mamy tutaj... chwileczkę, nie Jaguar. O, mamy tutaj Hennessey'a Venoma. Mamy 14,8. Albo Agera R 14,3, czy Bugatti Veyron 12,7. Także jest to zdecydowanie najszybszy chyba samochód w tej grze. Przejedźmy się nim i może pościgajmy jakichś pacanów. No i jeśli chodzi o wersję policyjną, to mamy tutaj wóz ulepszony już totalnie na maksa. Nie to co miałem przed chwilą, że wóz był, wiecie, bez żadnych ulepszeń i tak dalej. Tutaj mamy włożone do niego wszystko co najlepsze, poza technologiami pościgowymi. No to sprawdźmy ile wyciągnie ten kenizek w końcu. Uhoho, no różnica jest spora jeśli chodzi o przyspieszenie. Skręca? No ciężko powiedzieć, chyba tak samo, albo w miarę podobnie, bo nie czuję jakiejś takiej specjalnej różnicy. Może troszeczkę lepiej skręca, już 300, o kurczę, ależ to pędzi. Ja pierdzie. O! Kurde, mało brakowało. Dobra, już 317. Bez żadnego nitra. Wow! Ja pierdzie, ile to pojedzie w końcu? 350? 351, maksymalna prędkość. Ale jak się szybko do niej rozpędził, to jest masakra. To jest coś niesamowitego, ludzie. O kurde. Dobra, wiecie co? Tutaj mamy jakiś event, którego nie robiłem. I zdaje się, jest to przechwycenie. Więc przechwycić jakikolwiek wóz tym kenizegiem to nie powinien być problem. Sprawdźmy. I hop. Okej, mamy tutaj Veneno do dogonienia. Słuchajcie. Gonimy Veneno. Nie, no to nie powinien być problem, co? Uwaga. Nie mam tu żadnej technologii pościgowej. Ale coś podejrzewam, że Veneno nam daleko nie ucieknie. Nie ucieknie po prostu daleko przed tym samochodem. O! Ale mnie oślepiło mnie światło, słuchajcie. No dobra, jestem w takiej zdupiałej pozycji, bo się rozbiłem i to dość solidnie. I zobaczymy, czy uda mi się dogonić jeszcze to Lamborghini. O, tak, czy gdzie ono może być? Gdzie ono może być? Czy skręciło? Nie wiem. Nie, jest na dole chyba. Chyba jest na dole. No. Zaraz coś zjem. Zaraz kogoś podniosę, cholera jasna. No ale tak to jest, jak się przechwalamy za wcześnie. Nie no, teraz to ja mu nie dam szans. Po prostu to będzie koniec świata. Co tym razem? Teraz mamy Ferrari Enzo. Nie no, Enzo to raz dwa będzie. Rozumiem, że Lamborghini Veneno to jest taki podmobil, to był trochę lepiej uzbrojony, ale Enzo, słuchajcie. O ty chamie, patrz tu. No dobra, zobaczymy. Pobawimy się trochę z nim. Mamy jakiś określony czas? Jakiś tam mam, żeby złoty medal zdobyć. Okej, gdzieś tam skręciło, nie? Jedzie sobie tu. Włączyło turbo, okej.
No to gonimy, gonimy, gonimy. I co teraz zrobi Enzo? Oh, wow, wow. Oh, fucking shit, pod prąd jechać jest bardzo ciężko. Jeszcze z taką prędkością, co nie? Dobra, mamy tutaj Enzo, wraca z powrotem. Chodź tu. Oj, 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 prawie się rozbiło. Pyk. No, kurde, znowu turbo. Co ono się tak szybko naładowało w tym Enzo? Oh, bum! Jeszcze ode mnie oberwało. Kurde, ale naprawdę szaleniec niesamowity. Kurde, oberwałem jeszcze. Chodź tu. Dobra, i jedziemy dalej. Ja nie mam żadnych technologii pościgowych, tak to już bym dawno chyba złapał te Enzo, ale... Uwaga, bum! I koniec. Jeszcze chciał turbo włączyć, ale nie miało szans. Ten samochód jest naprawdę cholernie szybki. Na multiplayerze to jest na pewno lider, jeśli chodzi o ulubiony samochód. Zdaje się, że tak jest. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Nie ma się co dziwić, no zobaczcie, ja już jadę 4 paki. A dopiero co tam rozbiłem kogoś. To jest niesamowite. Jak tu wyłączyć te koguty, cholera? Aj. Dobra, już wyłączyłem. 390, zobaczcie, ale powiem wam, że przy takiej dużej prędkości jednak ciężko opanować ten samochód. Bum! Pff, od razu rozwalone. Enzo drugie. O! Dobra. Musimy sobie tutaj naprawić samochód. Złapmy jeszcze tego przestępcę. Już trochę uszkodzony jest. No ale wiecie, jak to jest ze mną. Jeszcze może mi uciec. Jak to było z Veneno przed chwilą. Uwaga! Bum! Wow, o kurde! Z taką mocą uderzyć w takie coś to jest... niezła bryka. No i właśnie, ciekawi mnie, jakim cudem taki samochód może ważyć tylko tonę 360, tak? Ponoć jest to osiągnięte dzięki zastosowaniu silnika, który waży tylko chyba 137 kg. To jest bardzo mało, jest on aluminiowy, 5-litrowy, potrójnie chyba, czy poczwórnie nawet doładowany. I on jest strasznie lekki, dzięki temu właśnie chyba udało się osiągnąć taką, a nie inną wagę. 5-litrowy silnik, to nie jest aż tak jakoś bardzo dużo, prawda, jak na taki samochód. Ale jest po prostu moc z niego wykrzesana chyba do maksimum. No i też tutaj mamy, ja teraz podaję takie dane z rzeczywistego świata, ale mamy tutaj także w 100% programowalny system wtrysków, system w sterowania trakcją i tak dalej, czyli po prostu możemy sobie zaprogramować jakieś inne ustawienia w tym samochodzie i wykrzesać z niego jeszcze więcej, jeśli to jest w ogóle możliwe. Chociaż patrząc na takich geniuszy z marki Koenigsegg, wątpię, żeby można było coś jeszcze z tego wozu wykrzesać więcej. No nic, w grze jest to na pewno najszybszy samochód. W rzeczywistości zdaje się, że też, ale nie ma jeszcze, nie znalazłem jeszcze jakichś tam szczegółowych danych odnośnie tego, ile ten samochód osiąga prędkości, ile w jakim czasie ten samochód osiąga setkę. Natomiast było podane, ile czasu osiąga 400 km na godzinę i było to 20 sekund. Także jest to cholernie szybko. Wyobraźcie sobie, policzyć do 20 i już jedziecie 4 paki. No oczywiście w Polsce byłoby to niemożliwe, bo po drodze zgubilibyście 4 razy koła i 1 raz silnik. No ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli bylibyście na lotnisku lub na jakimś torze, oj, chciałbym przeżyć taką chwilę z Koenigseggiem, chociażby na siedzeniu pasażera. No nic, ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie, że byliście ze mną do końca, że trochę poznaliście Koenigsegga w Need for Speed Rivals. Jeśli chcecie zobaczyć, ile by taki Koenigsegg wymaksowany dla rajdowców osiągnął prędkości, piszcie mi w komentarzach, na pewno bym coś takiego nakręcił. Ale muszę wiedzieć, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. No cóż, dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!